Witam w drugim wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat z dotacji Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Magda Kazimierczak, asystent wolontariuszy. Miło mi, dzień dobry. Magda, twoja przygoda z wolontariatem już trwa jakiś czas. Opowiedz nam, jak to się zaczęło właśnie, twoja przygoda z wolontariatem w centerku i w ogóle. No tak, moja przygoda z wolontariatem to jest bardzo długa historia, więc bym mogła mówić i mówić. Ona zaczęła się całkowicie przypadkowo, bo w 2016 roku, czyli to już 6 lat temu, przywiózł mnie do Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko nasz wspólny znajomy i właśnie wtedy trafiłam na Ciebie. Rozmawialiśmy o tym, co w najbliższym czasie się wydarzy i to była właśnie akcja na Starym Rynku w Łodzi, akcja krwiodawstwa. Wypełniłam, jak to zazwyczaj bywa, tak, formularz zgłoszeniowy wolontariusza. I parę dni później przyszłam na pierwszą akcję. Bardzo mi się spodobało. Tak, tańczyliśmy tam razem z zespołem Go Pomost. Układ taneczny prosty, więc nawet jeżeli nie znałam kroków, no to łatwo było odnaleźć się w tej sytuacji. I potem jedna z uczestniczek zaprosiła mnie na warsztaty Go Pomost, więc znowu parę dni później zawitałam do Stowarzyszenia Pomost na pierwsze zajęcia i od tego to wszystko się zaczęło. No właśnie, to była taka pierwsza akcja, tych akcji potem było sporo. Zadomowiłaś się w centerku i stałaś się pracownikiem, tak? Pełniłaś funkcję koordynatora wolontariatu, pośrednika wolontariatu, a również animatora w różnych projektach. Tak, tak. Czy właśnie wolontariat pomógł Ci w rozwoju Twojej ścieżki i kariery zawodowej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? No to 100% tak, bo to właśnie, tak jak patrzę teraz z perspektywy czasu, to mogę śmiało powiedzieć, że te doświadczenia jako wolontariuszka pozwoliły mi zobaczyć od strony wolontariusza, jak to jest, jakie ja wtedy miałam emocje, na co patrzyłam, co mnie interesowało. Wtedy z wolontariuszami, idąc do różnych fundacji, stowarzyszeń na wolontariat, widziałam no, różne jakieś problemy, które mogą się na wolontariacie wydarzyć i jak trzeba wtedy sobie radzić i uczyć się też od wolontariuszy, którzy no, od wielu, wielu lat po prostu działają w tym środowisku, ale także mogłam po prostu weryfikować, co mi się tak naprawdę podoba. I teraz jako przykładowo, jak wywołałeś, że jestem pośrednikiem wolontariatu i mam kontakt z wolontariuszami, którzy zgłaszają się do naszego centrum, mając to wieloletnie doświadczenie, często stawiam się, naprawdę uwierzcie mi, w roli właśnie siebie. 6 lat temu, jak przyszłam po raz pierwszy i co dla mnie było ważne i zawsze każdego staram się indywidualnie traktować i właśnie przenieść pamięcią wstecz, jak to było, co dla mnie było ważne i co dla nich może być teraz ważne i to jest fajne, bo wtedy rozmawiamy z tego samego poziomu o tych rzeczach, które no, motywują wolontariuszy, dlaczego oni w ogóle się do nas zgłosili i tak dalej, i tak dalej, więc no super, super sytuacja, że tak małymi krokami, krok do przodu, przecierając różne szlaki, czy to na piknikach z okazji Dnia Dziecka, czy na różnych występach. Byliśmy na przykład na Festiwalu Sztuk Wszelakich parę razy. To też nowe środowisko, też z osobami z niepełnosprawnością. No, piękne chwile jako dla wolontariuszki, które no, na co dzień teraz w 100% wykorzystuję w swojej pracy. I te właśnie małe kroczki i te doświadczenia doprowadziły Cię do projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, gdzie jesteś asystentką wolontariuszy. Jakie będą Twoje zadania i obowiązki w ramach tego projektu? Tak, to właśnie jestem, no chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa na wstępie, że jestem asystentką w tym projekcie, bo jest to wielki zaszczyt. W ogóle no, móc przy tym projekcie współpracować.
I jakie będą moje zadania? No to moimi zadaniami, które już się teraz odbywają na co dzień w pracy, jest przede wszystkim kontakt z uczestnikami, wolontariuszami, których mam do siebie przypisanych i już mogę powiedzieć, że spotykamy się właśnie na takich indywidualnych spotkaniach z wolontariuszami, rozmawiamy o ich mocnych, słabych stronach, przeprowadzamy właśnie ankietę na starcie tego projektu, która ma za zadanie zbadać ich takie samopoczucie, prawda? I tam jest bardzo dużo pytań odnośnie właśnie i komunikacji, i zaangażowania z podziałem na różne dziedziny, takie strefy tematyczne. To są bardzo cenne rozmowy, bo to są takie rozmowy, ta ankieta jest oczywiście anonimowa, ale część tych wolontariuszy chce bardziej wejść, co nie, w rozmowę tutaj wypełniając tą ankietę i też widzę wśród, już poznaję tych wolontariuszy dzięki też temu narzędziu, więc widzę jaka jest ich motywacja, z czym na przykład się borykają, jakie widzą problemy. No i też tutaj mam za zadanie już wskazać miejsce do wolontariatu, gdzie będziemy sobie razem jeździć i wykonywać różne zadania, tak. No i dodatkowo też, czyli tak, spotkania indywidualne, wspólny wolontariat, później też cały czas trwanie przy tym wolontariuszu, tak? Czyli zachęcam szczególnie do tego, żebyśmy byli w stałej komunikacji, żebyśmy też rozmawiali na temat swoich sukcesów, ale także i problemów podczas tego wolontariatu. No jestem też w stałym kontakcie z różnymi organizacjami, które zapraszam regularnie do tego, aby dołączyły do naszego projektu. No i mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mieć kolejne zgłoszenie już formalnie. No i tak to wygląda. Jeszcze dodatkowo jest możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, zarówno dla asystentów, jak i dla uczestników czy koordynatorów. Będziemy też zapraszać naszych wolontariuszy i koordynatorów do udziału w szkoleniach. No właśnie, to będzie też taka fajna przestrzeń. Tylko czekamy jeszcze na komplet, tak, osób, które się do nas zapiszą, ale mam nadzieję, że to już niebawem. Więc powiem szczerze, że no jest bardzo dużo takich rozmów, które są zarazem bardzo szczere i też takie z życia wzięte, takie też wzruszające, prawda? I też dające mi jako asystentowi podczas tego projektu taki odbiór, że to jest ważne dla tych wolontariuszy, że ten projekt naprawdę jest ważny i... No i mam nadzieję, że ta przygoda, która się teraz rozpoczyna, będzie szła takimi fajnymi torami, no ale to każdy z nas musi wykonać odpowiednią pracę do tego. Czyli tak, wolontariusze otrzymują indywidualne wsparcie, przechodzą taką ścieżkę rozwoju po to, żeby być odpowiednio przygotowanym, zmotywowanym, wspartym wolontariuszem, aby móc pełnić długoterminowy wolontariat w wybranej przestrzeni. A kim są uczestnicy tego projektu, czyli wolontariusze? Wolontariuszami tego projektu są osoby, które obecnie są w kryzysie zdrowia psychicznego, natomiast ich stan zdrowia pozwala do tego, aby podjąć wolontariat, więc no tutaj terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, uczestnicy poprzez właśnie kontakt z psychologiem, psychiatrą czy terapeutą dostarczają do nas takie zaświadczenie, które no daje nam pewność tego, że możemy iść dalej w tą fajną drogę. Taka fajna droga, która z jednej strony jest takim doświadczeniem zawodowym i osobistym, a z drugiej strony taką formą terapii i rehabilitacji dla tychże właśnie uczestników. Mamy jeszcze parę wolnych miejsc, 5 osób jeszcze może się do nas zgłosić, także czekamy, bo bardzo fajny projekt, bardzo fajni asystenci. Tak. A z tych osób, które już się zgłosiły, co możesz powiedzieć o tych osobach, które już są w projekcie, co się z nimi zadziało, jakie już być może inicjatywy podjęli, a być może planują?
Tak, no to tutaj już oczywiście mamy pewien plan z niektórymi uczestnikami. W tym tygodniu z jednym z wolontariuszy właśnie już się nie mogę doczekać. W środę jedziemy do Fundacji Zielone Wzgórze. Jest to wolontariusz, który ma bardzo fajne predyspozycje, umiejętności twarde, których no naprawdę na rynku pracy no nie każdy może się pochwalić. Mogę zdradzić rąbka tajemnicy, że to są właśnie takie umiejętności związane z programowaniem, więc bardzo fajne. No i ten wolontariat mamy nadzieję, że w obrębie tych pasji wolontariusza będzie się będzie, te pasje będą po prostu wykorzystywane, tak, podczas tego wolontariatu. Dodatkowo też mamy taki, mam też pod sobą takich wolontariuszy, którzy chcą po prostu spróbować wolontariatu. I jedna z uczestniczek na przykład mówi, że bardzo fajnie odnajdzie się również w tej fundacji przy zadaniu, przy opiece nad pieskiem. To jest taki piesek fundacyjny i on bierze udział w dogoterapii. I też przy takich zadaniach związanych po prostu z porządkowaniem terenu tej fundacji, tak? Bo fundacja mieści się na obrzeżach w ogóle Łodzi, piękne tereny, no i tam też są drzewka i na terenie tej fundacji też fajne rzeczy można porobić. No też mamy wolontariuszkę, która ma też bardzo fajne, twarde umiejętności. Zna biegle 3 języki obce, angielski, włoski i francuski, więc też z kolejną organizacją, która się do nas zgłosi, chcę właśnie ich połączyć, no bo w tamtej fundacji będzie, tamta fundacja też po prostu działa przy wolontariacie zagranicznym, tak? Ma kontakt z wolontariuszami zagranicznymi, więc to się idealnie wpasowuje. No i też mam takich wolontariuszy, czyli to są tacy wolontariusze też, którzy mają pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o wolontariat. Już gdzieś tego próbowali i chcą dalej to rozwijać. Kolejna osoba, to też mam taką grupę osób, która no wcześniej w ogóle nie miała do czynienia z wolontariatem i w tej grupie osób widzę, że jest właśnie takie bardziej, takie emocje są właśnie z niepewnością, czy ja sobie poradzę, jak to będzie, więc no tutaj dużego wsparcia właśnie będą potrzebowali na starcie szczególnie ci wolontariusze. Więc tak podsumowując, no to jesteśmy na etapie przydzielania danej placówki do wolontariusza i już wyznaczania konkretnych dni i godzin, kiedy ten wolontariat ma się tak, realizować. Kiedy ma się właśnie odbyć. Tak. Czyli tak, mamy jakby trzy grupy takich uczestników. Po pierwsze takich, którzy chcą po prostu spróbować i zobaczyć, jak to będzie. Mhm. Drudzy, którzy chcą zdobyć doświadczenie czy pewne umiejętności, które im się być może przydadzą w dalszym rozwoju. I trzecia grupa wolontariusze, którzy mają pewne doświadczenia i umiejętności, którymi chcą się w wolontariacie podzielić. A jaką rolę generalnie spełnia taki wolontariat w ich takim procesie terapeutycznym, właśnie w procesie zdrowienia i rehabilitacji osób posiadających różne problemy i trudności związane ze sferą psychologiczną, z problemami psychicznymi? No tutaj no to jest też na tych spotkaniach sobie rozmawiamy na ten temat, że no to każda osoba, która jest tutaj ze mną w relacji, to ma indywidualną sytuację, tak jak powiedziałeś, są te różne grupy, a dodatkowo wśród tych grup można takie podgrupy jeszcze, że tak powiem, stworzyć. Więc no tutaj głównym celem jest takie, żeby oni po prostu czuli się pewniej, żeby uwierzyli bardziej w siebie, żeby mieli też motywację do tego, żeby wyjść z domu na wolontariat, żeby próbowali też nowych rzeczy, a ci, którzy już spróbowali i mają te twarde umiejętności, żeby dalej je rozwijali, bo czują potencjał, że zawodowo mówią wprost, że chcieliby tylko i wyłącznie pracować w tym obszarze, który dalej podczas wolontariatu sobie no tam ćwiczą i rozwijają się bardziej, tak? Więc no tutaj tak naprawdę psychologicznie to chodzi o to, że jak dalej chorują, czy będą chorować lub przestaną chorować, to żeby w tym momencie tu i teraz
mieli taką świadomość, że to jest coś dobrego, co ma im pomóc. I no my też opowiadamy im różne historie razem z Michałem, drugim asystentem, że to naprawdę, to nie jest tak, że my tylko to mówimy, to są dowody, badania na ten temat, tak, że to się zadziało już u różnych uczestników w przeszłości, w różnych innych projektach i że to naprawdę działa, więc wystarczy, że no po prostu spróbują, odważą się, a nawet jeżeli ktoś jest tak, no bo na przykład jeden z uczestników jest taki, że on tak naprawdę no trochę chce, ale no boi się wyjść z domu, ma różne lęki i tak dalej i tak naprawdę to trzeba go mocno stymulować, to już widać na starcie. To też mówię o tym, że no warto po prostu spróbować, tak żebyśmy spróbowali, że jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. I wtedy zapala się taka lampka w głowie, że faktycznie no spróbuję, tak? Pojadę jeden, drugi, trzeci raz i podejmę decyzję, tak? No wiadomo, zakładamy, że to ma być wolontariat długoterminowy, regularnie i tak dalej, ale żeby to się zadziało, to musimy pierwszy krok w ogóle zrobić, prawda? Pierwszy, drugi, trzeci. No i mam nadzieję, że no będziemy tak motywować i my jako koordynatorzy i psycholog i też koordynator danej placówki każdego indywidualnie wolontariusza do tego, aby podtrzymywał, tak, że jak już zrobił ten pierwszy krok, no to żeby dalej podtrzymywał, żeby realnie widział, że u niego z założenia jest lepiej, a jeżeli będzie taka sytuacja, że na przykład jest to uczestnik, który ma różnego rodzaju lęki, jest wynikające po prostu z choroby, na którą choruje, to że ma cały czas wsparcie, tak, nas, tych osób, które wymieniłam, i żeby regularnie mówić o wszystkim. I w tym procesie właśnie mają pomóc asystenci w postaci Magdy i Michała. Każdy ma 10 wolontariuszy pod sobą i przez 18 miesięcy będą realizowali wolontariat w wybranej placówce. Zapraszamy kolejne osoby. Mamy jeszcze miejsca. Mamy wspaniałych asystentów, koordynatorów i wsparcie ze strony psychologa i koordynatora całego projektu. Także serdecznie zapraszamy i dziękuję Ci, Magdo, za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami, inspiracjami. Wierzę, że dzięki temu i tej rozmowie kolejne osoby do nas dołączą i będą chciały spróbować swoich sił w wolontariacie. Bardzo proszę, również dziękuję. Bardzo jeszcze mogę powiedzieć, że zapraszamy też różne organizacje, które chciałyby do nas dołączyć, żeby właśnie stać się tym miejscem, gdzie my jako koordynatorzy razem z wolontariuszami będziemy podążać. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto, macie różnego rodzaju pytania, wątpliwości, skontaktujcie się z nami i poprzez rozmowę zadecydujecie, tak? Czy tak, czy nie, ale zapraszamy wszystkie organizacje bardzo serdecznie. Dokładnie. Informacje na stronie centerko.org. Gościem dzisiejszego spotkania była Magdalena Kazimierczak, asystentka wolontariuszy w projekcie Aktywizacja osób chorujących poprzez wolontariat, działaczka Regionalnego Centrum Wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomost. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybowaniu naszego kanału oraz wsparciu nas na Patronite, bo dzięki temu możemy robić te fajne wywiady i realizować kolejne działania. Dzięki. Dzięki.